Ile kosztuje jedna noc na takim kempingu? Sadu pomarańczy, bo tutaj ostatnio sobie mieszkamy. Tej wody trochę zaczyna brakować. 10 cm. Thank you. You're very welcome. Kupiłem takie urządzenie. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Witamy Was z sadu pomarańczy, bo tutaj ostatnio sobie mieszkamy. Tak, korzystamy z gościnności Agnieszki i Daniela i tak sobie pomieszkujemy wśród tych zapachów, wśród tych owoców. Na razie ich nie widać trochę, ale w niektórych miejscach jeszcze są. Spędzamy tu cudownie czas, jest sierska atmosfera, dokładnie jesteśmy w Drepano, przy plaży Drepano, dosłownie 10 minut. No ale w sumie... Piękna okolica, ale zresztą sami zobaczcie. Dokładnie. Zabieramy się do śniadania i słuchajcie, w takiej scenerii to jeszcze śniadanie nie jadłem. Wśród pomarańczy, wśród tego zapachu będzie smakowało przepysznie. Monia, chodź. Idę. Po tym pysznym śniadaniu idziemy na spacer na plażę. 10 minut się tylko idzie stąd. Dzisiaj 26 stopni, tak. Gorąco, bezchmurne niebo. Miejsce do mieszkania Agnieszka z Danielem mają po prostu przecudowne. Jak widzicie, sad ciągnie się tutaj, no nie wiem, z 200 metrów jest 300. Tak, idziemy przez sad. Pomarańczy, niestety pomarańczy chwilowo nie ma. O, będą, zaraz urosną. Zobaczymy, jak plaża wygląda i co tam jest naokoło tej plaży. Obóz rozbity, Monika już się opala. Jesteśmy na plaży w Drepano. Jest pięknie, cicho, spokojnie. Tylko że kamperem tutaj nie staniemy, ponieważ wszędzie są przy ulicy kempingi. Także no niestety, zaraz pójdę się zapytam, ile kosztuje jedna noc na takim kempingu i co jest dostępne w tej cenie. Właśnie byłem w pierwszym, lepszym kempingu na tej ulicy. Cenowo wygląda to następująco. 21 euro za noc bez prądu, 26 euro z prądem. W sezonie 29 euro bez prądu, no i pewnie trochę drożej z prądem. Byłem tam obejrzeć łazienki, toalety, wszystko wygląda całkiem fajnie. Całkiem czysto. Jedyne co to, że stoi kamper przy kamperze. Trochę tej prywatności moim zdaniem jest za mało. No ale zawsze można skorzystać, jak ktoś podróżuje gdzieś na przykład z dzieciakami i chce sobie troszeczkę odpocząć, no bo lokalizacja jest naprawdę bardzo, bardzo piękna. Można też zrobić pranie. Jest 8-kilowa pralka. Za jedno pranie trzeba zapłacić 8 euro. Także też trochę drogo, no ale cóż. W takim miejscu to trzeba płacić, niestety. No dobra, na razie kończę to nagrywanie. Idę troszeczkę odpocząć, poleżeć niestety w cieniu, bo biorę antybiotyki. Na słońcu za bardzo długo nie mogę przebywać. Mogliśmy się też dowiedzieć co nieco na temat uprawy pomarańczy. Więc tak, pierwsza rzecz, wiadomo, drzewka potrzebują wody i każde drzewko ma taki tutaj spryskiwacz do wody. Także woda jest dostarczona do każdego drzewka takimi plastikowymi rurkami i spryskiwaczami. Drugą rzecz, którą się dowiedzieliśmy, to jest fakt, że pnie pomarańczy przecina się co kilka lat i zaszczepia się takie małe gałązki do tego pnia i potem, jak widzicie, wyrastają takie oto piękne drzewa na starym pniu. Drzewka pomarańczy przycina się co jakiś czas, żeby nie wyrastały takie krzaki, wiecie, dzikie. A pomarańcze podobno się zbiera co 3 miesiące. Także na takiej plantacji można naprawdę zebrać, podejrzewam, kilkadziesiąt ton rocznie. Teraz jesteśmy na etapie, kiedy właśnie kończą kwitnąć. Tu jeszcze widać odrobinę tego kwiatu. I powstają zawiązki malutkich pomarańczy. Zaraz Wam tu gdzieś pokażemy. No właśnie tutaj widać, to są małe pomarańczki. Tak, z takiego maleństwa wyrasta. Ale patrzcie, jakich dużo jest. Niedługo będą pomarańcze.
Wrócę jeszcze na chwilę do podlewania, bo sytuacja całkiem się zmieniła na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Kiedyś były to betonowe rynienki, jakieś tutaj metalowe grodzie, otwierało się, woda się wylewała na pole i drzewa miały wodę. Teraz wygląda to całkiem inaczej, ponieważ jak wiemy, tej wody trochę zaczyna brakować. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Woda jest doprowadzana tą wielką rurą do tego zbiornika i wtedy z tego zbiornika przez tą dużą pompę, która jest w tym budynku, rozprowadzona jest na całe pole plastikowymi rurkami i tymi dozownikami, które już Wam wcześniej pokazywałem. Właściciele nie podlewają tych pomarańczy każdego dnia. Każda osoba w tej okolicy ma wyznaczony dzień, żeby po prostu pilnować ciśnienia w rurach, żeby normalni domownicy również mieli tą wodę. Dlatego każdy ma swój dzień i tylko w ten dzień podlewane są pomarańcze. Spędziliśmy tutaj super czas dzięki Agnieszce i Danielowi. Piękna okolica, tak jak widzieliście. Najgorszy jednak był wjazd. No to, co widać, no to jest wąska dróżka, więc nie było jeszcze tak źle jechać tutaj po prostu. Ale tam przy wjeździe z ulicy jest po prostu kąt 90 stopni, jakieś betonowe murki, kamienie i tak dalej. No i najgorszy jest ten zakręt. Także nie wiem, jak tu wjechaliśmy i tym bardziej nie wiem, jak my stąd wyjedziemy. Wczoraj trochę przygotowałem ten zakręt do naszego wyjazdu, poprzycinałem te drzewka pomarańczowe, bo tu były gałęzie dotąd, popodwiązywałem tutaj siatkę, drut kolczasty, bo one też tutaj wystawały, poprzycinaliśmy tu trawę. Kalimera. Także no mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. No. Będę miał tutaj pomocników naokoło i raczej nie powinienem w nic przywalić. Dobrze, że tą trafę troszeczkę tutaj usunęliśmy, to się pojawił taki kątownik. No nie mogę tego wyjąć, próbowałem to i młotkiem waliłem, ale no nic z tego. No a my tutaj się mieścimy na styk, więc każdy milimetr jest ważny. Dokładnie. Teraz bojowe zadanie przede mną. Musimy teraz stąd wyjechać. Masz 10 cm. Do tego pręta? Tak, tu na dole. Dobra. Tam jest na dole taki wystający. Tak. Dobra. Jak tam tył? Stop! Zderzak ci się nie mieści. A, okej. Okay. Może być też. To jest tam, to jest tam, gdzie to jest. Poszło. Ojej, jak się cieszę. Kurde. Czar. To jesteśmy uratowani. Jedziemy. No i teraz ostatni etap. Udało się! Udało się! Dzięki Monice i Danielowi udało mi się wyjechać bez większych strat i zarysowań, także kochani, dziękuję Wam bardzo. Dobrze było. Jesteśmy już bezpieczni. Jedziemy teraz do NAWPIO, bo mamy do odebrania przesyłkę z urządzeniem, które pomoże mi sterować naszą całą elektrownią. Ale to Wam zaraz wszystko pokażę. No, jesteśmy na miejscu. Monia już poszła po naszą przesyłkę. Mamy to! Pana. A dziękuję bardzo. Kaleciutka. To już teraz możemy lecieć dalej w końcu. Nie uwierzycie, na co natrafiliśmy w NAWPIO. Sam jestem w szoku. No i musimy to zobaczyć, no bo taka okazja chyba już nam się więcej nie trafi.
Otóż wyobraźcie sobie, że jako przedstawiciele polskiego van life'u zostaliśmy zaproszeni na czerwony dywan w byłej stolicy Grecji. A tak poważnie to z Moniką myślimy o zmianie mieszkania z ciapka na jakiś jacht i przyszliśmy zobaczyć, co oni tu mają w ofercie. A mają sporo. Ocenimy, gdzie lepiej zamieszkać, czy w sadzie pomarańczy, w ciapku, czy na wielkiej łodzi. Monia, już coś wybrałaś? No ten mi się podoba. Ale co ci się podoba, ten barek? Taras, barek, wszystko. Ale czad. Tam jest kabina prysznicowa. Mistrzostwo świata. Zaraz zobaczymy, czy tu można wejść. Jesteśmy teraz w głównej sypialni. No, the bedroom, it is how it was with him. No i taka, powiem wam szczerze, van life'owa łazienka. We put the wooden parts. Mm-hmm. Before it wasn't wooden parts, so, and the mm-hmm. door is changed. But the marble is the original one from 2004. Wow, it's a marble. Yeah. Wow, look at that. Zobaczcie na tą wannę. No wziąłem w niej kąpiel. Tak? Może skoczymy. Jak basen. No. To jest design przez Roberto Cavalliego. It's actually skóra na schodach. Snake is really famous now. Everybody who is coming to see the boat, they're like, where is the snake? Where is the snake? All right, cool, brilliant. Oh, so when you're going upstairs, you've got the same snake. Yes. Oh. We will go upstairs after. Yeah. Okay. Look at that. So that cabin is completely new. Mm-hmm. This one as well. As I said, all the walls, everything is new. However, in those cabins, two VIPs, we kept the walls how they were with him. 3D, 3D cabin. 3D, yeah, but it looks really nice. This was the walls, so you can imagine everything was like this material everywhere. Everywhere, over this one here. What is this? Is it it's a leather or it's a... No. It's I don't know how you call it, material actually. Mm-hmm. Taki velour. Kind of velour? Nie, coś takiego. Wow. Monia, ładnie wyglądasz w tej sypialni. Ta master chyba najfajniejsza, nie? Nie, mi ta poprzednia się podobała. Z tymi skórami takimi na ścianie? No, ala skórami, bo to była tapeta, więc... Mm-hmm. Żeby nie było. No, ale pięknie jest. Wszystko jest tak wykończone, słuchajcie, że po prostu cudownie. Masakra. No, a teraz znajdujemy się w pokoju kinowym. Tutaj można na Xboxie nieźle sobie popykać, nie Monia? Mhm. Albo obejrzeć jakiś film. Ale czad. Uważaj tu, Paweł, na schodki. Dobra. W tym miejscu, słuchajcie, wysuwa się taki duży telewizor i można go obracać w różną stronę, w zależności gdzie siedzą goście. It's a covered, no. Tu jest jacuzzi? Mhm. Tu jest jacuzzi przykryte w tej chwili. Okay. A tutaj jest leżaczek z widokiem. A, jak płynie łódka. Łódka jest tak bardzo obniżona z przodu. Thank you. Wow, oh Monia, ale God. Super. O ja. Oh my God. No takim to by pośmigał, nie Moni? Beautiful. Piękny. So this is the private one or it's renting for the... Ah, okay. Mm-hmm. Charter. Thank you. You're very welcome. No więc pierwszy jacht, na którym byliśmy, został zaprojektowany i należał wcześniej do Roberta Cavalli. Po części został ten wystrój zmieniony, bo był bardzo ciemny, teraz jest trochę rozjaśniony, ale powiem, że no, wygląda imponująco. Ale podobno ten obok
jest jedynym ładniejszym od tego, który widzieliśmy, więc idziemy zobaczyć. Tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Warto podkreślić, że ta łódka ma 20 lat. I w ogóle nie było widać śladów zużycia. Czyli nie wiem, chyba ktoś sobie kupił i ona zazwyczaj stoi gdzieś w porcie. I ta łódka. Ta łódka. Ten jacht. Ta łódeczka. Nie bez kozery leży tutaj ten czerwony dywan, bo całe wydarzenie jest no, dla ludzi z wyższych sfer, czyli dla takich, co nie stąpają po asfalcie. O czym się przekonaliśmy, ale zaraz wam o tym opowiem. Oczywiście cały event jest zorganizowany dla ludzi, albo też dla przedstawicieli ludzi, którzy chcieliby taki jacht wyczarterować. Albo kupić. Czyli pośrednicy zazwyczaj mogą sobie zwiedzać te jachty, albo osoby z biznes kartami, o które zostaliśmy zapytani na kilku jachtach, no i nie mogliśmy przez to wejść do środka, że jesteśmy po prostu zwykłymi, prywatnymi ludźmi. Biednymi w dodatku. Czyli nawet nie wiem, czy po tym karpecie możemy chodzić, aczkolwiek no, rozkoszujemy się, bo może kiedyś będziemy obrzydliwie bogaci. Ale nie wszędzie tak było, nie wszędzie. W niektórych miejscach nas wpuszczali, ale już tak nie traktowali nas zbyt poważnie, po prostu szybko nam tylko pokazywali wnętrze, nawet nie było jak tego nagrać. Ale cieszę się, bo weszliśmy według mnie do najpiękniejszego jachtu, właśnie tego, który należał do Roberta Cavalliego. I załoga była tam przemiła, dokładnie wiedzieli, kim jesteśmy. I o nic nie pytali, na koniec jeszcze się zapytali, jak się jacht podobał, czy go nie chcemy kupić, ale to wszystko było z takim żartem. Było bardzo miło i cieszę się, że ten pan nam poopowiadał, jak ten jacht wyglądał, jak Robert Cavalli nim pływał, bo on troszeczkę w środku inaczej wyglądał, aczkolwiek dużo zmian nie było. Także no, wstąpiliśmy w trochę taki świat bogactwa i luksusu i nie bardzo nam się to podoba. Nie bardzo. Wszyscy tak mają nos zadarty wysoko do góry. Patrzą tylko, kto jaką ma torebkę i tak dalej, więc... Tak, i kto ma jaką ma kartę biznesową. Ja z moim plecakiem to ginę w tłumie. A ja jeszcze założyłem swoje porwane sandałki, to już w ogóle. Dobra, robi się głośno, my sobie tu jeszcze pospacerujemy i wracamy do vana pewnie, nie? Pewnie tak. No i oczywiście życie w sadzie pomarańczy dużo bardziej nam odpowiada. To, co tu widzimy, może jest piękne, ale po prostu pokazuje, jak ludzie są próżni. Ile kasy marnują, ile to wszystko musi kosztować, to po prostu no, w głowie się to nie mieści. Mózg się lasuje, jak się na to wszystko patrzy. Wreszcie ruszamy dalej na Pelopones. Opuszczamy okolice Nafplio, Argos, Drepano. Bardzo nam się ta okolica spodobała. Na pewno będziemy chcieli tu wrócić. Ale czas ruszać na południe. Yes! Ja bym po prostu tu stanął i tyle, no. I tak po prostu stanęliśmy i stoimy. Tak, miejscówka okazała się cicha i spokojna. Jest tutaj parę ekip vanlife'owych, także jest wesoło i fajnie. Ale tłoku nie ma. Jesteśmy przy samej plaży nad morzem, tak jak widzieliście. No i cóż, odpoczywamy, gotujemy. Zrobiłam zupę szparagową. Zrobiłem nutellę i zrobiłem jeszcze pastę z awokadą. Monika, co zrobiłaś? Zupę szparagową na obiad. I jeszcze jakąś pastę. No, bo ja już nie nadążam, bo ci był taki... A, pastę z soczewicy. Tak, dziś gotowaliśmy przez pół dnia. A Paweł jeszcze tam coś majsterkował, ale zaraz wam pokażę. Tak. Wiecie, kupiłem to urządzenie do naszego kontrolera ładowania, także idę teraz wam pokażę, o co w ogóle chodzi. A więc już wam wszystko tłumaczę. Kupiłem takie urządzenie, które umożliwia mi łączenie mojego telefonu przez aplikację do kontrolera ładowania.
Kupiłem to urządzenie dlatego, ponieważ zresetowały mi się wszystkie ustawienia w kontrolerze ładowania, jak odłączyłem baterię w Turcji. Pamiętacie, miałem problem i musiałem wszystko rozłączyć od kontrolera ładowania, bo tam w baterii miałem problem z celami. Na razie jest wszystko ok, tak na marginesie. No niestety, żeby połączyć się teraz z powrotem do kontrolera ładowania, musiałbym mieć laptopa z Windowsem, takiego akurat nie mam. Wszystkie ustawienia zrobiłem jeszcze będąc w Anglii i nie miałem dostępu do całego mózgu kontrolera ładowania. Dlatego musiałem sam uważać, żeby nie przeładować baterii. Wcześniej miałem ustawione rozłączenie ładowania baterii przy 14,4 V, a teraz po przekroczeniu nawet 14,6 V cały czas się bateria ładowała. Natomiast teraz wszystko mam pod kontrolą. Jak widzicie, mogę się połączyć z moim kontrolerem ładowania i prześledzić wszystkie parametry. Także widzimy, co się teraz dzieje, jakie mamy napięcie ładowania, no wszystkie parametry, które są potrzebne. Mało tego, możemy wejść w parametry naszego kontrolera ładowania i ustawić napięcia, jakie są nam potrzebne przy ładowaniu i rozładowywaniu naszej baterii. Ja sobie tutaj zmieniłem właśnie limit, do jakiego będę miał ładowaną baterię, na 14,4. Tak samo zmieniłem limit napięcia przy rozładowaniu na 11,6. Żeby uzyskać dostęp do tego kontrolera ładowania przez to urządzenie, musimy ściągnąć aplikację Solar Guardian i tam po prostu krok po kroku zainstalować wszystko, połączyć się z telefonem i mamy dostęp do wszystkich parametrów. Także cieszę się, że to zrobiłem. Jestem teraz spokojny o naszą baterię. Miejscówka okazała się cicha i spokojna. Spędziliśmy tutaj fajny wieczór i noc wczoraj. Nie wiem, czy jeszcze tu zostaniemy trochę dłużej. Pogadam na ten temat z Moniką. Moni, jak myślisz? To się okaże, ale najpierw musimy zjeść obiad. Ja już grzeję naszą zupę szparagową. Dzięki w ogóle za wszystkie komentarze. Cieszymy się, że smakują Wam nasze dania. Szczególnie ta zupa właśnie wszystkim smakowała. Jak widać, nam też smakuje, bo znowu ją zrobiliśmy. A czy tutaj zostaniemy? No to pewnie się okaże w następnym odcinku, bo ten dzisiejszy chyba już będziemy kończyć. Ja myślę, że pojedziemy dalej, bo ciągnie nas dalsza część Peloponezu. Już się nie możemy doczekać, jak będziemy odkrywali nowe zakątki tego cudownego miejsca. No a póki co zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Napiszcie jakiś komentarz. A kto nas jeszcze nie subskrybuje, to zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. No i widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Hej. Monika już tutaj się, o, dupkę Ci widać. A tak wiesz, bardziej zdecydowanie. Jest dużo tu rzeczy, nie no, bez sensu. No i wreszcie ruszamy dalej na Pelonopolobes. Jak zwykle się zamerdałaś.